Jezu, czat, o Boże, pamiętam moje najlepsze danie, jakie jadłem na świecie. Cool story, Bob. Czat, najlepsze danie, jakie jadłem, to rosół w pociągu. Wracałem od ekipy na tak gigantycznym kacu, że to jest insane. I sobie myślę, ty, a w pociągach to nie ma czasem takiej budki z jedzeniem? I dosłownie zapytałem się pani, która mi sprawdzała bilet, czy w tym pociągu jest budka z jedzeniem. I ona takie chwilę spauzowała, bo ja nie wiedziałem, że to wars się nazywa, to znaczy wars. No jakby... I ona mówi, a wars? A ja mówię, nie wiem. Bo jakby, a co to wars? I ona mówi, no wagon taki, nie wagon kulinarny, tylko wagon, no taki, wiecie, że tam można zejść, nie będę co powiedział. Ona, a tak, on mówi, tak, to jest, no tam dwa ten do tyłu. A ja mówię, o super. Idę i mówię, no tak nie ogarniałem, że powiedziałem do tej typiary w tym warsie, przepraszam, czy ja mógłbym dostać żurek? Nie wiem, jakiś menel przychodzi do restauracji już po godzinach otwarcia, się pyta, czy coś dostanie, ona mówi, tak, tak, proszę sobie usiąść, zaraz podam. A ja mówię, Jezu, super. I zjadłem sobie taki, i za chwilę tylko trzęsło tym pociągiem lewo, prawo i było słychać takie ale normalnie żurek był zjedzony. O mój Boże, najlepszy żurek ever, widzowie. W pociągu normalnie jest robiony. Żurek czy rosół? Rosół! Boże, no cały czas mówię żurek, Boże święty. Rosół, nie, rosołek jest najlepszy na kaca, czat. No to żurek czy rosół? Dobra, widzowie, no chyba wiadomo, że dwie, o, to i to, nie? Pepo fat. Chyba wiadomo, widzowie, że to i to było robione, nie?